8 i 9 maja odbył się turniej szachowy juniorów o Mistrzostwo Piły. Organizatorem był klub szachowy w MDK pod opieką trenera Andrzeja Ancuty oraz radny Rady Miasta Jacek Bogusławski. To jest 4. edycja turnieju zawodów o Mistrzostwo Piły juniorów w szachach. Zaczęliśmy 4 lata temu na tych finałach, że był rozgrywany tutaj w centralnym miejscu naszego miasta, czyli śródmiejskiej. Od początku ten organizuje turniej wspólnie z uczestnym klubem sportowym Iskra, który ma siedzibę w Młodzieżowym Domu Kultury. Tam jest też znakomity animator tego królewskiej gry szachy, pan Andrzej Ancuta, który zaraża tych uczestników tutaj, z naszego miasta, tą gry. Jest coraz więcej praktycznie młodzieży. Do eliminacji w piątek przystąpiło 50 uczestników. To jak dotąd rekordowa liczba 4-letniej historii turnieju, komentował Jacek Bogusławski. Cieszę się, że w dniu wczorajszym było ponad 50 osób. W pierwszym turnieju było 30 parę osób, w tej chwili ponad 50 osób, 50 uczestników z naszego miasta, którzy zmagali się przy szachownicach. Przerosły nasze oczekiwania, dlatego już mogę powiedzieć, że w przyszłym roku, jak będzie turniej, będziemy robili, że tam dyrektor Zbigniew Sabik obiecał, że zrobimy to na dużej sali, żeby jeszcze więcej osób mogło przyjść. Po kilku godzinach wyłoniono 4 zwycięzców, którzy przeszli do finału, rozegranego w sobotę na stołach szachowych na Deptaku. Emocjonujące były 2 dogrywki, jedna w półfinale i druga w partii o 3. miejsce. Obie rozgrywki były szybkie, co przyznawali sami szachiści. Mój przeciwnik nie popełniał błędów, a to w tak szybkich partiach jest dość istotne, tłumaczył Kacper Iwicki. Do partii finałowej stanęli Maksymilian Żeleźniak i Marcel Butyrowski. Po prawie półgodzinnej partii Max musiał uznać zwycięstwo Marcela. Mój przeciwnik na początku popełnił błąd, bo musiał ruszyć się królem i to zaważyło na wyniku partii, która do końca była emocjonująca, wyjaśniał nowy mistrz Marcel Butyrowski. Takich debiutów, jakie zagrał Marcel, jeszcze nie widziałem. Zmienił on kompletnie swój repertuar od tego, który już znałem w jego wykonaniu, mówił zdobywca 2. miejsca Maksymilian Żeleźniak. 3. miejsce przypadło Kacperowi Iwickiemu, zeszłorocznemu mistrzowi. Nowością w stosunku do poprzednich edycji turnieju była klasyfikacja drużynowa. Po raz pierwszy mamy puchar przechodni, który drużyna ze szkoły, która po prostu najlepsza jest, to otrzyma puchar przechodni, który co roku będzie albo będzie tej samej drużynie wręczany, jeśli będą faktycznie tacy dobrzy zawodnicy, albo inny. Dlatego zachęcam też w przyszłym roku o zgłaszanie drużyn też z całego miasta, żeby się też nauczyciele i dyrektorzy szkół też przygotowali, pomyśleli, że faktycznie z ich szkoły szachiści mogą zostać też najlepszą drużyną. Najlepsza okazała się być Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 2. miejsce przypadło Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3, natomiast 3. Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 2. Podczas dekoracji zwycięzców każdy dostał pamiątkowy medal i dyplom, a finaliści dodatkowe nagrody. Po zawodach na szachistów czekała zimna niespodzianka – lody dla każdego. W finale zagrają Marcel Butyrowski białymi i Maksymilian Żeleźniak czarnymi. W meczu o 3. miejsce Kacper Iwicki białe i Filip Bęben czarny. Proszę organizatora o wykonanie 1. posunięcia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.